Cześć, z tej strony Tenrix i witam wszystkich po raz kolejny serdecznie na moim kanale. Jeżeli chcecie zrobić mi prezent na urodziny i pomóc w rozwoju kanału, zachęcam do zostawienia suba. No a teraz zaczynamy nowy filmik. W dzisiejszym filmiku przejdziemy się na mapę, której wam jeszcze nie przedstawiłem. W sumie byłem na niej tylko raz. I dlaczego? Raczej w zasadzie to połączymy z rzeczą, którą chcę wykraftować, a chciałbym wykraftować Spirit Spellbook. Spirit Spellbook to jest druga broń chyba, która leczy. Dlaczego tak mi się wydaje? Bo tak, potrzebujemy Spellbook, czyli zwykłą księgę, którą możemy wykraftować, bo mam akurat 3 części, więc w ten sposób właśnie robimy sobie Spellbook. I zobaczcie, mam już ten Spellbook. Więc tak, i teraz tak, Spirit Spellbook potrzebuje jednej spellbook, Spirit Crystal, 50 sztuk, to sobie możemy zasadzić i pozbierać, więc to jest akurat łatwe. Spirit Jar zbiera się właśnie na mapie, na którą wam przedstawię, i Green Spirit Essence, i z tym może być trochę problemu, bo to jest drop ze Spirit, z zielonego Spirita, czyli z zielonej duszy. I chwila, gdzie to się to wchodziło? Chyba przez Slime Island. Ja sobie użyję mojego portalu, który tutaj mam zbudowany, ale wezmę jeszcze Sempa, żebyśmy szybciej biegali. Gdzie jesteś, Sempie? Śpisz? No cóż, to już nie śpisz. Już teraz jedziesz ze mną. I tak, wchodzimy na Slime Island. I zaraz koło wejścia na Slime Island, tylko nie wiem, czy to było cały czas, czy mi się to pojawiło w pewnym momencie. Zaraz tutaj koło Slime Island pojawia się portal. Może on cały czas był, tylko ja go nie zauważyłem. No dobra, więc idziemy na tą wyspę i zobaczcie, co tutaj jest. Wyspa wygląda w ten sposób. Jest dużo Spirit Trees. I co my tutaj potrzebujemy na tej wyspie? Zaraz wam powiem, co tutaj jest. Wędkę schowam. Chociaż łowić ryby też można. Mogę wypróbować tutaj. Więc schowam na razie siekierę i wezmę siatkę. Albo nie. Siekiera. Gdzie jesteś, siekiera? Tutaj. Siatkę dam na ostatnie miejsce. Na 8 slot. Gdzie jesteś, siatka? Tutaj jest siatka. Ok, mamy to. I tak, na tej mapie znajdują się duszki. I duszki łapiemy właśnie siatką, więc zawsze musimy siatkę sobie tutaj włączyć i łapać duszki. I tak, mamy 3 kolory. Czemu nie biegnę szybko? No, teraz biegnę. Mamy na tej mapce 3 kolory duszków. Biały, niebieski, różowy i zielony. I szansa na pojawienie się ich jest od 60% do 5%, gdzie 5% ma zielony duszek, 60% biały, i teraz niebieski ma chyba 35%, a różowy 10%. No i tutaj zaczynają się schody, bo jak widzieliście na początku, jak wam pokazywałem, żeby tą książkę zrobić, potrzebujemy rzadki drop z zielonego duszka. No a że one tak rzadko się pojawiają, mam nadzieję, że to jest drop taki 100%, że chociaż nie, no jak tam jest rzadki, to raczej nie jest 100%, więc trochę będzie ciężko. Pewnie ja tu zostanę i pofarmię to trochę i zaraz wam tutaj odcinek dalej skleję, także zobaczymy się. Ja, jeżeli uda mi się w ogóle znaleźć zielonego duszka, to już nagram, a czy będzie drop, to zobaczymy razem, także widzimy się za chwilę. Dobra, zielonego duszka namierzyłem, więc nagrywam, zobaczymy, co z tego wypadnie, czy to jest ten drop, czy będzie, czy nie będzie. Dobra, catch green spirit, dobra, miałem takiego questa, więc spoko, bo dostałem za friko 56 duszków, czy tych spirit jar, czyli słoików z duszkami. No i co? I lecę dalej zbierać, także
Zaraz wrócę do opowiadania więcej o tej wyspie, co tutaj jeszcze jest ciekawego. Dobra, do zobaczenia za chwilę. Dobra, jednak przerywam to zbieranie na dzisiaj, bo wychodzi na to, że myślałem, że 5% to jest dużo i często będą się pojawiały te zielone duszki, a tymczasem różowe duszki, które mają 10%, pojawiają się bardzo często, bym powiedział, a zielone ani razu. Nie wiem, czy mam takiego pecha dzisiaj i dlatego mi się nie pojawiają, czy to normalne. Ale różowych już ubiłem, no nie wiem, z 30 bez problemu. A zielonych ani jeden nie wyskoczył, tylko ten, który wcześniej nagrałem, więc no trochę ciężko, jeżeli 5% różnicy i tak rzadko występuje, więc no na razie odpuszczam to dropienie tego. Ja to wydropię, prędzej czy później to wydropię i zrobię tą księgę, ale na razie no to tyle, jeżeli chodzi o odropienie tego. Chciałem wam pokazać jeszcze tą księgę, ale no nie uda się to w tym odcinku. Więc pokażę wam tutaj jeszcze, po co nam te spirit jars, które zbieramy, łapiąc te duszki. Tutaj na początku, jak wchodzimy na tą wyspę, po prawej stronie jest NPC. Katarinę, tak. I w sumie przed chwilą tutaj byłem i coś zauważyłem. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to kupiłem 4 te Spirit Seeds, bo potrzebujemy tych spiritów, tych kwiatów Spirit Crops. Potrzebujemy, żeby zrobić tą księgę, tam 200 sztuk potrzeba, więc zasadzę sobie 4 i powoli będę zbierał, skoro to tak ciężko idzie. I teraz tak, tutaj jest jakiś Spirit Essence Holder i się zastanawiam, czy nie trzeba tego kupić, żeby nam wyskoczył ten Spirit od tego zielonego duszka, który potrzebujemy oczywiście do księgi. Więc ja to posprawdzam i dam znać na pewno w którymś odcinku, jeszcze nakręcę tą sytuację tutaj. No a poza tym, no jak tutaj widzicie, możecie kupić za te spirity bardzo fajne rzeczy. Spirit Jar Light. Okej, okay. Taka lampka, ławka. Co to jest? Statua jakaś. Spirit Plant. Ale to tylko tak, dobra, to tak wygląda chyba. Spirit Laterna. Okej, okay. Jakaś latarnia. Tu są jakieś wiszące lampy. Tutaj macie Butterfly Lamp, to jest fajna lampka. Do środka dajecie chyba świetlika i macie taką fajną lampę z motylem. Także całkiem spoko, bardzo fajnie to wygląda. Tu mamy jeszcze inną lampkę, tu mamy jakieś wycięte, już nie wiem, żywopłot to jest, czy jakaś roślina, którą wycięto na kształt zwierząt. Fontanny, to taką fontannę już u mnie może widzieliście, nie pokazywałem, czy pokazywałem, nie wiem. Potem jakieś takie budynki, pergole, czy jak to nazwać. Co to jest? Jakaś kanapa, krzesła. Fajne rzeczy tutaj są. Więc polecam tutaj przyjść, nałapać duszków, sobie kupić, jeżeli chcecie umeblować sobie mieszkanie, które zbudowaliście, lub swoją mapkę. I w zasadzie jeszcze tylko jedna rzecz, która została, jeżeli chodzi o tą mapę, to ryba. Jest tutaj na tej mapce nowa ryba, to jest Spirit Fish. I nie znalazłem jeszcze informacji, czy ona się do czegoś nadaje, czy po prostu jest, bo jest. Może jeszcze nie jest używana do niczego, do żadnego craftu. Nie znalazłem jeszcze, więc zobaczymy. Ale może się pojawi. Gra się rozwija cały czas, więc raczej cały czas. No tak, w sumie cały czas. Jak wejdziecie do gry, macie 77 maili z update'ami, jakie w grze się pojawiły, więc myślę, że można powiedzieć, że cały czas się rozwija. Więc mam nadzieję, że coś jeszcze wprowadzą do craftowania jakichś rzeczy. No i co?
To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że tutaj jakieś informacje wam się przydadzą z tego odcinka. Na pewno informacja do wykraftowania nowej księgi. I jak zdobyć te materiały, więc tutaj to jest bardzo przydatne, myślę, jeżeli, no tak jak mówię, jeżeli były jakieś przydatne informacje, jeżeli odcinek się podobał, nowa mapka, jeżeli się podobała, dajcie suba pod filmikiem, dajcie lajka pod filmikiem. W kolejnym odcinku, myślę, wrócę na wyspę i wam pokażę, co tam się pozmieniało. No a na razie żegnam was i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Trzymajcie się, hej!